shouldn't have gone so deep. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony naczelny narrator tej serii. Jakże tutaj ładnie światełko teraz poleci. Patrzcie, wzywam, niebiosa mnie wzywają, ale jeszcze w kierunku światła nie idziemy. Kurde, zeskanowałem się, żeby mieć jakby początek odcinka, a tu, w sensie takim, wiecie, dla mnie taki znacznik, od kiedy mam zacząć gadać, a tu nagle wali mi, że jestem już zainfekowany. Wow. Dobra, eksplorujemy dalej ten placówkę obcych, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Jest kostka jonowa, którą teraz zeskanuję najpierw, zanim ją zabiorę. Obczajmy kostkę. Podsumowanie, cenne źródło energii. Ten zielony minerał nie występuje w układzie okresowym i posiada niebywałą zdolność do zgromadzania wewnątrz ogromnej ilości energii jonowej. Prawdopodobnie sztucznie wytworzony, sześcienny wygląd sugeruje, że wydobyto go z większego złoża. Każdy sześcian posiada energię jonową porównywalną do 5 kiloton dynamitu. No to pewnie dużą. Bo w kilotonach dynamitu mierzy się eksplozję. Sorry, musiałem ziewnąć. We właściwych warunkach energia może być uwolniona w sposób kontrolowany, prawdopodobnie używany jako bateria. Wymagałby jednak znacznego źródła energii elektrycznej, aby być ponownie naładowanym. Wow. Potężne źródło energii. Już drugie w moim posiadaniu. Ciekawe, czy jest ich tu więcej. Dobra, tam jest przejście, bo tu jest tylko... Tak, to są tylko dane. Schemat platformy strażniczej. Ten zbiór danych wydaje się być jakiegoś typu wielowymiarowym schematem. Odwzorowując wzór w trójwymiarowej przestrzeni, możliwym jest zebranie podstawowych danych o działaniu placówki. Materiał konstrukcyjny, nieznany materiał, z którego zbudowany jest ten obiekt, został zidentyfikowany jako ultrawytrzymały, niereagujący amalgamat, powstały w wyniku stopienia materiałów nie z tej planety. Nic nie wskazuje na to, że może być on uszkodzony lub zniszczony znanymi sposobami. Czyli jest po prostu niezniszczalny. Póki co. Moc. Schemat pokazuje, że placówka musiała być zasilana przez osobną, samowystarczalną elektrownię zlokalizowaną gdzieś na tej planecie. Lokalizacja nie jest wymieniona, ale są dowody na to, że konstruktorzy mogli wykorzystywać naturalną energię termalną planety. Chyba najlepsza opcja, co nie? Placówka, bo jesteście turbo eko. Placówka składa się z górnego... Jezus, ja tak działam. Z górnego inżynieryjnego poziomu, gdzie ten schemat został znaleziony, oraz ze sterowni, do której można dostać się poprzez zabezpieczony szyb windy albo przez osobną podwodną stację dokującą. Podwodną, powiadacie. Sterowanie. Sterownia znajduje się na niższym poziomie budynku. Jest to jedyne miejsce, z którego można zawiadywać placówką, jednakże schemat nie zawiera szczegółów dotyczących ani procesu obsługi budynku, ani zainstalowanych środków bezpieczeństwa. No, wielkie działo, które zestrzeliwuje statki z orbity w drobny mach, chyba jest wystarczające. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Okej, okay, ale... Okej, okay, myślałem, że spadnę i zginę, a tu proszę. Ej, taką windą to ja bym się mógł poruszać. Sterownia pola siłowego, to już zgarnięte. Weźmy skaner znowu w dłoń. Tutaj pusto. Okej, okay, czyli to jest ten dok, jak rozumiem.
Kurde, i co oni tutaj parkowali, że to jest takie wielkie? Parkowali. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. O, świetnie. Ciemno jak w dupie. Tam przestrzeniak. A tam co? Ja się tak boję tutaj pływać. A to jest po prostu jakaś ta. Ja się tak boję tu pływać, nie, jak jest ciemno. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że słyszałem tutaj niedaleko ryk tego wielkiego czegoś, co mnie zaskoczyło za rufą Aurory. No tak mniej więcej na południowy wschód od rufy Aurory. Więc wolałbym szczerze nie spotkać tego nagle w ciemnościach. Ciemnościach, jakby ktoś nie usłyszał. Dobra, co jest tutaj? O, dalsza część placówki, to na pewno. Pusto. Wciąż pusto. Kolejna kostka jonowa. Bardzo chętnie zabiorę. Tutaj ktoś coś zostawił, schował. Karabin obcych! Daj mi możliwość rozbicia tego i zabrania, co? W sensie rozbicia szkła. Karabin obcych, ze względu na silne podobieństwo do technologii broni ludzkiej, to urządzenie musiało być zaprojektowane z myślą dla człowiekopodobnego użytkownika. Nie jest jasne, czy obcy, którzy je skonstruowali, sami byli człowiekopodobni, czy też pozwalali człowiekopodobnym pracować dla siebie. Oczywistym jest to, że uznali obronę tej placówki za niezbędny środek zapobiegawczy. Nie ma żadnych oczywistych sposobów, żeby wyjąć karabin z zamknięcia. Oczywiście, żebym nie dostał przypadkiem tak potężnej broni do swoich rąk. Bo cóż by to było? Wziąć sobie to w łapy i po czym polecieć na jakiegoś lewiatana, nie? Za silny bym był wtedy. Okej, jest teleport. Nieaktywny, jak rozumiem. No. A nie mogę go włączyć? Na przykład tą kostką jonową? Co wygląda, jakbym się coś wysunąć? No halo! Kurde, no serio? Chyba, że to jest punkt, do którego dolecę, a nie którym wychodzę. Tu była kostka. Wtedy miałby sens, że nie mogę tego od tej strony aktywować. Ale mam nadzieję, że te portale nie są jednostronne, bo to by było trochę chamskie. O, jest kolejna fioletowa tabliczka. Już która? Druga w moim posiadaniu, a chyba trzecia, jaką znalazłem. Tutaj coś... Uj, 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 uj! Brawo ja. Apteczka? Nie posiadam. Niestety. Kurde, jedzenie mi się powoli też kurczy. No, kurczy. W takim dość niezbyt dosłownym znaczeniu, ale wiecie, o co chodzi. Przydałoby się coś zjeść po prostu. Tutaj pusto. Urządzenie obcych. Dobra, jak podchodzę, to się otwiera. Urządzenie zagłady. Skany wskazują, że urządzenie zawiera wystarczająco dużo energii potencjalnej, aby zniszczyć całą planetę wraz z większością Układu Słonecznego. Całe szczęście uległo awarii. No, naprawdę, po co im coś takiego? Tutaj pusto, tam jest kolejne pole siłowe. Tam wyżej mogę wejść? Chyba nie. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Dobra, no, bierzemy tabliczkę i wsadzamy z powrotem, nie? Znaczy z powrotem, po prostu wsadzamy tabliczkę. I co my tu mamy? Nic.
tutaj coś. A tu mogę zejść. Czy coś tu jest schowane, czy nie bardzo? Chyba nie. Smuteczek. Wolałbym, żeby coś tu było jednak schowane. Jak, nie wiem, jakaś kolejna kostka jonowa na przykład. What the fuck was that? Słyszeliście to? Było takie bicie na alarm i nagle jakiś wystrzał. Czyżby kolejny statek na orbitę wleciał? Rdzeń energii. Halo? Jezus, jak ja nienawidzę taki przycinek. Dobra, obczajmy to. Urządzenie przechowuje energię równą wybuchowi nuklearnemu o energii 100 megaton. Chyba megaton. Która może być przekierowana przez ośrodek i wycelowana w statki w powietrzu lub zakrzywiona przez przyciąganie grawitacyjne planety, by trafić cele na orbicie. Energia jest przeprowadzana przez zamontowany terminal, co pozwala na wyłączenie urządzenia w razie potrzeby. Obecnie działa bez określonych parametrów, co sugeruje, że weźmie na cel wszystkie statki w zasięgu. Aha! Dlaczego? Czyli co? Jak rozumiem, to miało powstrzymać statki, które wychodzą z tej planety, żeby infekcja się nie rozwiązała z tej bakterii, tak? Zessało nam krew. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Aha, super. To jak się wyleczyć w takim razie? Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Lokalizację placówek obcych. Przechwycono dane w tle odnoszące się do innych obcych placówek zlokalizowanych gdzieś na tej planecie. Placówka do badań nad chorobami. 800 metrów w systemie jaskiń z licznymi skamieniałościami na południowy zachód od platformy strażniczej. Badanie żywych okazów. Cel: synteza antidotum na wysoce zaraźliwą bakterię zwaną Kara. Kara czy Kara? Dobra, pytanie, czy to hajzniemy. Placówka energii cieplnej, głębokość 1200 metrów. Lokalizacja wewnątrz naturalnej formacji skalnej w obszarze wysokiej aktywności wulkanicznej. Generuje energię dla wszystkich lokalnych placówek. Główny ośrodek kwarantanny. Nie wiadomo. Laboratorium zewnętrzne. Nie wiadomo. Sanktuarium A i B. Nie wiadomo. W przypadku wybuchu epidemii procedury kwarantanny są automatycznie inicjowane ze skutkiem natychmiastowym. Platforma strażnicza kwarantanny otworzy ogień do wszystkich statków przylatujących i odlatujących, aby zapobiec rozprzestrzeniu się infekcji poza tę planetę. Ej, jaja se robicie? Aurora przelatywała nad tą planetą. Nawet pewnie nie miała zamiaru lądować. I dostała strzał z orbity z broni, która uwięziła nas na tej planecie. To było trochę głupie, no ale szybszego sposobu nie ma na zejście. Tak, 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 super. Dalej jest noc, czy już się troszeczkę rozjaśniło? Nie, ale jak... Zobaczcie, jak tu momentalnie po prostu się światło zmienia. No, to jest przejebane to jest. Dobra, nie. Nie, 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 nie. To będzie wyjątkowo głupie z mojej strony. O, czy to jest ołów? Lit! O kurde, to jest lit. Tego nie znałem. W sensie nie znałem, w sensie nie zgarniałem wcześniej litu. W
Wychodnia, łupka, dane geologiczne. I fajnie, w łupku jest lit. Magnetyt! Magnetyt! Okej, magnetytu się nie spodziewałem tutaj znaleźć. Dwie sztuki. Kurde, magnetyt to był mi chyba do sonaru potrzebny, jeśli dobrze pamiętam. Jezusie, miłosieńki. Dobra, czekaj, weźmy... Nie latarkę. 30 sekund. Tylko to i wypłyń mnie na powierzchnię. Kurde, przydałby się powoli wracać. Chyba, żeby zbadać tę wyspę, bo w sumie tego nie robiłem. Dobra. Jak tam stoję z czasem? Kurde, 20 minut. Plus minus. Kurde, chciałem tutaj do tej kapsuły się w sumie dostać, to musimy sobie Simofa ulepszyć. Tylko problem jest taki, że nie bardzo wiem, jak to zrobić. Wychodnia łupku. Akurat złoto to ostatnie, co chciałem znaleźć. Tutaj jest pustawo. Dobra, myślę, że zabiorę sobie drzewo bulwowe, żeby sobie zasadzić. Skanowałem wcześniej. Kilometr od mojej bazy. Czy ja tu w ogóle Simofem chyba przypłynąłem, nie? Nie? Czy mam sygnał wyłączony? Pokaż. Halo? Ej, nie, ja jestem prawie pewien, że przypłynąłem tutaj Simofem. Może już mi się coś wydaje. Nie, chyba. Nie, kurde, nie byłem tu tym Simofem czy nie? Bo jeśli byłem i mi go zniszczyli, no to hatfu. A jeśli nie, no to bez sensu się kręcę. Tutaj ołów. Tak, czy... Nie byłem, Boże, nie, pomyliło mi się coś, dobra. Simon został sobie tam, przy bazie. Do której ja teraz, czym prędzej chcę się dostać. Jak tam bateria? 17%. Wiecie, co jest głupie? To mi pokazuje skan geologiczny całego tego miejsca, ale nie może mi poka... Dobra, to tylko... To tylko jakieś dziwne rekiny. Załóżmy, że to rekiny. Nie. Ja tam nie schodzę głębiej, dopóki nie będę miał bynajmniej możliwości sonorowania sobie okolicy. 50 metrów. Ja to bym nie wytrwał już na takiej głębokości. Dobra, jestem... Ej, nie, że ten dziób aurory rozkraczyło. Tu jaka mgła momentalna. Dobra. Troszeczkę stąd, czyli daleko od tamtego ziomka, ale tam się obok okazało, że może pływać jakiś jego kuzyn, który bardzo lubi drzeć japę, podobnie jak on. Na sumie złą zabiorę, przyda się. Co mamy tutaj? Konsola pojazdów? Tak jest, czyli trochę tytanu. Płyniemy dalej zatem. Jeszcze pół kilometra. Kurde... Boże, te odgłosy. Widzisz, co się dzieje, a i tak się możesz lekko przestraszyć. Z samego tego dziabnięcia. Jakiś kawałek statku. Ale chyba nic tu nie zrobię. A jednak. Tylko potrzebuję tak, potrzebuję palnika laserowego. To jest ile? 400 mniej więcej metrów. Przy rufie. Co? Coś zniszczone.
Świetnie, już mi bateria zdechła. Ma coś na wymianę? Mam. Tyle dobrego. Chociaż jakaś ładowarka by się przydała. Będąc szczerym. No i okej, powoli wracamy na znane wody. Wreszcie sobie do bazy wskoczył. Jestem ile? 70. O właśnie, pięknie. No! No ty skurwielu jebany! No i nie zostawił. No nie zostawił! Nie zostawił! Siarki jaskiniowej nie dostanę, ale dostanę kamikadze prosto w pysk. Welcome aboard, Captain. Pięknie, sobie urosło. Miałem wrażenie, że mogę coś tutaj skanować przez chwilę, ale nie wiem, bardzo wiem co. Dobra. Próbka, drzewka. Za... Brawo ja. Chciałem zasadzić, a przypadkiem sobie zjadłem. Okej, okay, ja bym chciał sobie przeskanować ten magnetyt. Tylko oczywiście... Znowu... Czy ja to muszę w wodzie wyrzucić, żeby móc to skanować? Bo to mi tak normalnie nie chcę wypaść na ziemię. No a w wodzie mogę! Gdzie on jest? Tutaj. Przeskanujmy go. I zabierzmy ze sobą. Od razu. Sprawdźmy. Jest. Magnetyt jest tlenkiem żelaza cenionym m.in. za swój potencjał magnetyczny. No stąd nazwa. Jest używany w wielu technologiach Federacji, takich jak sonar i system torpedowy, niezbędny w zaawansowanej fabrykacji. Czy ja mógłbym sobie już jakiś sonar skraftować? Nie powiem, bardzo by się przydał. Promienne to już mam. Czekaj, czekaj, czekaj. A czy ja nie potrzebowałem? Czy ja mam przy sobie... Mam przy sobie... Nie mam. Czekaj, czekaj. Czy ja nie potrzebowałem, aby litu, żeby zrobić coś? W sensie ten fundament na przykład? Wyciągnij piątka i fundament. Nie potrzebowałem ołowiu. Damn it. A, tu. Lit potrzebuje na wzmocnienie kadłuba. No nie, no na razie nie potrzebuję, więc... Myślę, że możemy sobie tutaj zrzucić te 4 sztuki litu. Magnetyt kostki także, złoto też. Raz, dwa. Tytanu się zabierze i przerobić to na sztabę. Żeby też tego tytanu nie mieć za dużo. A jako, że sztaba jest mi chwilowo zbędna, no to cyk. Do schowka, flara, myślę, że może być. Tabliczkę, myślę, zawsze warto mieć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. Picie, no i przydałby się jeszcze jakieś apteczki sobie zrobić. Kurde, chętnie bym sobie polatał i gdzieś poszukał tego ołowiu. Bo nie powiem, bardzo by mi było na rękę, jakbym mógł sobie hodować wodorosty zaraz obok bazy. Dobra, ale mam jeszcze fabrykatora apteczek w mojej kapsule ratunkowej, więc nie jest źle. No i kurde, taki troszeczkę odkrywająco lorowy odcinek wyszedł. Nie wiem ile on ma, może ma coś koło pół godziny. No, 27 minut. Na koniec jeszcze ogarnimy sobie radyjko. Ale najpierw zabiorę sobie apteczkę i się nią wyleczę.
playing partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. What the fuck was that? Co to są? Jesteś łowcy głów? Czy jak? Oj, pięknie, jak ładnie. O. Cyk. Pięknie, zrzut ekranu. No, myślę, że takim ładnym widokiem mogę się z wami pożegnać. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Wyszedł troszeczkę krótszy, ale myślę, że raz na jakiś czas taki krótszy odcinek też się przydaje. Coraz bliżej zbliżam się do nieuchronnego, czyli do wejścia w końcu na Aurorę. Ale niestety, dopóki nie ulepszę odpowiednio Simofa, czytaj na tyle, żeby móc uniknąć tego wielkiego czegoś. Jezus Maria. Tego wielkiego czegoś, tego lewiatana, no do Aurory się nie zbliżam. Ale kto wie? Może? Nie, ale czy... Co z tym Simofem w sumie właśnie? Teraz się gubię. Bo ja sobie Simofa zrobiłem, co nie? Zrobiłem? Nie zrobiłem? Kurde, gubię się już teraz. Konsola pojazdów? Jest tam. Kurde, daleko, daleko podryfowała. Ciekawe, czy może za mapę wydryfować. No i co? Pojazdy Simów. Nie, zrobiłem Simów. To gdzie mój Simów? W takim razie. Tam Simofem nie popłynąłem. Nie wychodziłem z niego, no to gdzie go nagle wcięło? Ty chyba, że... O Jezu! Czekaj, nie. Czy ja tam popłynąłem? Ten przestrzeń mnie teleportował ze Simofa. I ja potem leciałem po tlen. Ten czy... Nie, ja wyszedłem, żeby go skanować. O Boże. Są dwie opcje. Albo ten Simof dalej tam stoi. Albo ten Simof dalej tam stoi i muszę go dość szybciutko odzyskać. Albo tego Simofa coś rozwaliło na kawałki. A tej drugiej opcji wolałbym uniknąć. No ale nic no, to w następnym materiale może się dowiemy, co się takiego z nim stało, bo też chciałbym tam się nim dostać. Ale i nie tylko. Dobra. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.